Robin S. Sharma mnich, który sprzedał swoje Ferrari. Część druga: Rozdział siódmy niezwykły ogród. Większość ludzi zamyka się fizycznie, intelektualnie, moralnie w bardzo ciasnym kręgu ograniczonych możliwości. Tymczasem mamy w sobie rezerwy, które moglibyśmy uruchomić, jednak nawet nie próbujemy o tym marzyć. William James. W tej przypowieści ogród jest symbolem naszego umysłu, powiedział Julian. Jeśli dbasz o swój umysł, odpowiednio go odżywiasz i pielęgnujesz, zakwitnie piękniej, niż byś się spodziewał. Ale jeśli pozwolisz, by opanowały go chwasty, nigdy nie zaznasz prawdziwego spokoju ducha i głębokiej harmonii wewnętrznej. Pozwól, że zadam ci jedno proste pytanie, John. Gdybym wszedł do Twojego wypieszczonego ogródka, o którym mi tyle opowiadałeś i porozrzucał jakieś toksyczne odpady na wszystkie Twoje ukochane petunie, czyż nie byłbyś oburzony? Oczywiście! Większość dobrych ogrodników strzeże swych ogrodów i uważa, żeby nie dostały się tam żadne śmieci. Popatrz jednak, ile najróżniejszych trujących odpadków wrzuca większość ludzi do żyznego ogrodu swego umysłu. I to codziennie, Zmartwienia i lęki, rozpamiętywanie przeszłości, niepokój o przyszłość i wszystkie te zmyślone, niczym nieuzasadnione obawy, które wprowadzają chaos i rujnują cały twój wewnętrzny świat. W prastarym języku mędrców Shivany, który istnieje od kilku tysięcy lat, symbol oznaczający zmartwienie jest niemal identyczny z tym, który symbolizuje stos pogrzebowy. Jogin Raman uważał, że to nie przypadek. Niepokój wysysa z umysłu większość mocy, i wcześniej czy później rani duszę. Chcąc żyć pełnią życia, musisz stać na straży swego ogrodu i wpuszczać do środka tylko dobre informacje. Nie można sobie pozwolić na luksus negatywnych myśli, nawet na jedną złą myśl. Większość radosnych, dynamicznych i zadowolonych ludzi na tym świecie niczym się nie różni od ciebie czy ode mnie pod względem fizycznym. Wszyscy składamy się z ciała i kości. Wszyscy wyszliśmy z tego samego źródła. Jednakże ci, którzy nie tylko egzystują, ci, którzy rozniecają i podtrzymują płomień swego ludzkiego potencjału i rzeczywiście włączają się w ten magiczny taniec życia, robią nieco inne rzeczy niż ci, którzy niczym się nie wyróżniają. Jedną z najważniejszych rzeczy, które robią, jest przyjęcie pozytywnego nastawienia do świata i wszystkiego, co się w nim znajduje. Julian dodał. Mędrcy powiedzieli mi, że każdego dnia przez umysł przeciętnego człowieka przebiega około 60 tysięcy myśli. Jednak najbardziej mnie zdumiało, że 95% tych myśli jest dokładnie taka sama jak poprzedniego dnia. Naprawdę? Spytałem z niedowierzaniem. Tak, to jest właśnie tyrania jałowego myślenia. Ludzie, którzy każdego dnia generują te same myśli przeważnie złe wpadli w złe myślowe nawyki. Zamiast skupić się na tym, co w ich życiu jest dobre i co zrobić, by było jeszcze lepsze, są niewolnikami swojej przeszłości. Niektórzy zamartwiają się z powodu nieudanych związków lub problemów finansowych. Inni bez końca przeżywają dzieciństwo może nie całkiem doskonałe. Inni gryzą się jeszcze bardziej błahymi sprawami, kąśliwą uwagą kolegi z pracy albo tym, w jaki sposób potraktował ich jakiś sprzedawca. Ci Którzy w ten sposób zarządzają swoim umysłem, pozwalają, by strach pozbawił ich wszelkiej witalności, blokują olbrzymi potencjał swego umysłu, który mógłby zdziałać cuda i dać im wszystko, czego pragną w sferze fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Ci ludzie nie potrafią zrozumieć, że panowanie nad umysłem jest zarazem panowaniem nad swoim życiem. Sposób, w jaki myślisz, jest tylko pewnym nawykiem, kontynuował Julian. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z potęgi swojego umysłu. Dowiedziałem się, że nawet najwięksi myśliciele używają tylko niewielkiej części swych rezerw umysłowych. Mędrcy śwany na co dzień odważają się eksploatować swe nieograniczone zdolności. Rezultaty tego są niebywałe. Jogin Raman poprzez regularne i konsekwentne ćwiczenia tak opanował swój umysł, że był w stanie na życzenie. Zwolnić bicie swego serca. Dzięki treningom potrafił całymi tygodniami obchodzić się bez snu. Wcale nie sugeruję, że powinieneś mieć podobne aspiracje, ale nalegam, abyś zaczął postrzegać swój umysł jako wielki dar natury. Czy jest jakieś ćwiczenie, które mógłbym wykonywać, aby odblokować moc umysłu? Umiejętność zwalniania rytmu serca na pewno zrobiłaby ze mnie przebój sezonu na wszystkich przyjęciach. Zażartowałem. Odłóżmy to na później, John. Podam ci kilka praktycznych wskazówek i rad, które będziesz mógł zastosować później i które ukażą ci prawdziwą siłę tych starożytnych technik. Teraz najważniejsze, abyś zrozumiał, że mistrzostwo osiąga się poprzez odpowiedni trening. Większość z nas dysponuje takimi samymi możliwościami od chwili, gdy po raz pierwszy zaczerpnęliśmy powietrza w piersi. Tym, co odróżnia ludzi Którzy osiągają więcej albo są szczęśliwsi od innych, jest sposób, w jaki posługują się otrzymanymi możliwościami, w jaki sposób je wykorzystują. Jeśli poświęcisz się budowaniu swego świata wewnętrznego, szybko przeniesiesz się do Królestwa Cudów zamiast dryfować pośród codziennej szarzyzny. Mój nauczyciel z każdą chwilą wpadał w coraz większy zapał. Jego oczy płonęły, kiedy mówił o magicznej sile umysłu i dobrowdziejstwach jakie możesz działać Wiesz John kiedy wszystko się już powie i zrobi pozostaje tylko jedna rzecz nad którą mamy absolutną władzę nasze dzieci uśmiechnąłem się dobrodusznie Nie przyjacielu nasz umysł nie jesteśmy w stanie kontrolować pogody ruchu ulicznego czy nastrojów otaczających nas ludzi ale na pewno możemy kontrolować nasz stosunek do tych zjawisk Mamy w moc wyboru o czym będziemy myśleć w każdym momencie. Ta umiejętność, między innymi, czyni z nas ludzi. Jedna z fundamentalnych złotych zasad mądrości, jakiej nauczyłem się podczas podróży na wschód, jest zarazem jedną z najprostszych. Julian zrobił pauzę, jak przed wręczeniem bezcennego daru. I cóż by to mogło być? Otóż nie istnieje żadna obiektywna rzeczywistość. Żaden prawdziwy świat. Nie ma żadnych absolutów. Twarz twego największego wroga może być twarzą mego najlepszego przyjaciela. Wydarzenie, które jednemu wydaje się tragedią, dla kogoś innego może być zalążkiem nowych możliwości. Tak naprawdę, ludzi, którzy zawsze są pełni otuchy i optymizmu, od tych, którzy są wiecznie szczęśliwi i skwaszeni, odróżnia tylko sposób, w jaki interpretują okoliczności. W jaki sposób tragedia może być czymkolwiek inna niż tylko tragedią? Podam ci przykład. Kiedy byłem w Kalkucie, poznałem Malikę Hand, nauczycielkę. Uwielbiała uczyć i traktowała swoich podopiecznych jak własne dzieci z olbrzymią cierpliwością, kształtując i rozwijając ich zdolności. Jej motto brzmiało: Twoje I can, potrafię, jest znacznie ważniejsze od Twojego IQ. Ilo inteligencji. W swojej społeczności uchodziła za osobę, która żyje, by dawać, by służyć każdemu, kto tego potrzebuje. Niestety, jej ukochaną szkołę, niemego świadka wspaniałego rozwoju kolejnych pokoleń, pewnej nocy strawił ogień podłożony przez podpalacza, co wszyscy uznali za wielką stratę. Ale z czasem złość ustąpiła miejscu apatii. Pogodzili się z faktem, że dzieci nie będą miały szkoły. A Malika, ona była inna. Jeśli istnieją prawdziwi optymiści, to ona się do nich zaliczała. W przeciwieństwie do wszystkich, uznała to, co się stało, za niesamowitą okazję. Powiedziała wszystkim rodzicom, że każde niepowodzenie przynosi równoważną korzyść, co zrozumieją, jeśli przez chwilę się nad tym zastanowią. Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Szkoła, która spłonęła do cna, była stara i zniszczona. Dach przeciekał, podłoga przegniła i w końcu zaczęła się zapadać pod ciężarem mnóstwa rozbieganych stóp. To była szansa, aby połączyli się jako społeczność i zbudowali o wiele lepszą szkołę, która mogłaby służyć w przyszłości jeszcze większej liczbie dzieci. I tak oto, pod wpływem silnej, 64-letniej kobiety, mieszkańcy zebrali funduszę wystarczające na wybudowanie pięknej nowej szkoły. Wspaniałego dowodu na to, że upór i wiara mogą dać zadziwiające rezultaty. Czyli, że to jest trochę tak, jak w starym pożekadle, wedle którego postrzega się szklankę jako do połowy pełną, a nie w połowie pustą. Tak właśnie należy patrzeć na te sprawy. Bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu, Ty sam wybierasz sposób, w jaki na to zareagujesz. Jeśli wyrobisz sobie zwyczaj poszukiwania dobrej strony w każdych okolicznościach, Twoje życie osiągnie wyższy wymiar. To jedno z najważniejszych praw natury. A wszystko zaczyna się od bardziej efektywnego wykorzystywania umysłu? Właśnie, John. Każdy życiowy sukces, czy to materialny, czy duchowy, rodzi się w ponad 4 kilogramowej bryle, którą każdy dźwiga na szyi. A dokładniej, od myśli, które powstają w umyśle każdego dnia, w każdej godzinie i sekundzie. Twój świat zewnętrzny jest tylko odbiciem twego świata wewnętrznego. Kontrolując swoje myśli i sposób, w jaki odbierasz dotyczące cię wydarzenia, zaczynasz rządzić swoim losem. To brzmi sensownie, Julianie. Tylko dlatego, że jestem okropnie zagoniony, nigdy nie miałem czasu zastanowić się nad tego rodzaju sprawami. Na studiach mój najlepszy przyjaciel Alex. Zaczytywał się książkami kształcującymi umysł. Powiedział, że motywują go i dają energię, by stawić czoła przytłaczającemu nadmiarowi pracy. Pamiętam, jak opowiadał, że w jednej z książek było napisane, iż chiński ideogram, oznaczający kryzys, składa się z dwóch mniejszych znaków: jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi okazję. To chyba potwierdza, że starożytni Chińczycy. Również wierzyli, iż istnieje jakaś jasna strona najczarniejszych okoliczności. Oczywiście, jeśli tylko masz odwagę, żeby jej poszukać. Jogin Raman ujął to w ten sposób. W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie. Są tylko okazje, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze o W walce rodzi się siła. Nawet ból może być znakomitym nauczycielem. Ból? Nie sądzę, zaprotestowałem. Zdecydowanie. Aby współczuć komuś w bólu, musisz go najpierw sam doświadczyć. Albo inaczej, poznasz radość wejścia na szczyt dopiero wtedy, gdy zejdziesz do najgłębszej doliny. Rozumiesz? Żeby docenić dobro, trzeba poznać zło? Tak, ale proponuję, żebyś przestał klasyfikować zdarzenia jako dobre albo złe. Po prostu spróbuj ich doświadczać, cieszyć się nimi i wyciągać z nich wnioski. Każde wydarzenie daje ci lekcję. Te małe lekcje są siłą napędową dla wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju. Bez nich utknąłbyś w miejscu. Pomyśl o tym. Większość ludzi robi największe postępy dzięki najtrudniejszym doświadczeniom. A jeśli wynik nie był taki, jakiego się spodziewałeś, i czujesz się nieco rozczarowany, Pamiętaj, że prawa natury gwarantują, że kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne. Julian z przejęciem rozpostarł ramiona. Wyglądał teraz jak kaznodzieja, przemawiający do swojej trzutki. Jak tylko zaczniesz konsekwentnie stosować te zasady w swoim codziennym życiu, jak tylko nastroisz swój umysł, by odbierał każde wydarzenie jako pozytywne, dodające siły, na zawsze wyzbędziesz się lęku. Przestaniesz być więźniem swojej przeszłości. Przeciwnie, staniesz się architektem przyszłości. Dobrze rozumiem założenia. Każde doświadczenie, nawet najgorsze, stanowi dla mnie lekcję. Dlatego powinienem otworzyć swój umysł, wyciągać wnioski z każdego zdarzenia. W ten sposób stanę się silniejszy i szczęśliwszy. A co jeszcze mógłby zrobić skromny adwokat z klasy średniej, aby naprawić świat? Przede wszystkim, Powinien korzystać w większej mierze z wyobraźni niż pamięci. Wyłóż to jaśniej. Chcę powiedzieć, że aby wyzwolić potencjał swego umysłu, ciała i duszy, musisz najpierw poszerzyć wyobraźnię. Widzisz, wszystko jest zawsze tworzone dwukrotnie. Pierwszy raz w warsztacie umysłu, a dopiero potem i tylko potem w rzeczywistości. Nazywam ten proces szkicowaniem, ponieważ wszystko... Co tworzysz w swoim świecie zewnętrznym, powstało pierwiej jako szkic w świecie wewnętrznym, na ekranie Twojego bogatego umysłu. Kiedy nauczysz się panować nad swymi myślami i będziesz potrafił zgodnie z ogólnym prawdopodobieństwem, żywo wyobrazić sobie to wszystko, czego pragniesz, obudzą się w Tobie uśpione siły. Zaczniesz korzystać z wszelkich możliwości Twojego umysłu, zdolnego do stworzenia wspaniałego życia, na które, jak wierzę, zasługujesz. Od dziś zapomnij o przeszłości. Odważ się marzyć, że jesteś czymś więcej niż tylko sumą bieżących okoliczności. Uwierz, że czeka cię wszystko, co najlepsze. Zadziwią cię wyniki. Wyobraź sobie, że przez lata pracy adwokackiej myślałem, że nie wiem bardzo dużo. Całymi latami uczyłem się w najlepszych szkołach, czytałem wszystkie książki prawnicze, jakie tylko wpadły mi w ręce, pracowałem z najlepszymi specjalistami. Stanowiącymi dla mnie wzór. Oczywiście należałem do zwycięstwów w grze zwanej prawem. Jednak teraz zrozumiałem, że przegrywałem grę, jaką jest życie. Byłem tak zajęty pogonią za wielkimi przyjemnościami, że umknęły mi wszystkie małe. Nigdy nie czytałem książek, które podsuwał mi ojciec. Nie potrafiłem się z nikim zaprzyjaźnić. Nigdy nie nauczyłem się słuchać muzyki. A jednak uważam, że miałem szczęście. Atak serca był momentem przełomowym. Nazwijmy go moim przebudzeniem. Wiesz albo nie, ale on dał mi szansę na bogatsze, pełniejsze życie. Tak jak Malika Chant, w smutnym doświadczeniu dostrzegłem zarodki zmiany. Co więcej, miałem odwagę, by je pielęgnować. Odkryłem, że Julian nie tylko odbłodniał zewnętrznie, ale stał się też dojrzalszy wewnętrznie. Zrozumiałem, że ten wieczór był czymś znacznie ważniejszym niż tylko fascynującą rozmową ze starym przyjacielem. Poczułem, że najbliższa noc może stać się dla mnie momentem przełomowym i szansą na nowy początek. Zacząłem rozważać to wszystko, co było złe w moim własnym życiu. To jasne, że miałem wspaniałą rodzinę i dobrą pracę, jako dobrze notowany prawnik. Jednak chwilami czułem, że chciałbym czegoś więcej. Musiałem zapełnić tę pustkę. Która zaczynała wkradać się do mojego życia. Jakże wspaniałe miałem marzenia, kiedy byłem dzieckiem. Często wyobrażałem sobie, że jestem mistrzem sportu albo potentatem finansowym. Naprawdę wierzyłem, że mogę robić to, na co mam ochotę mieć wszystko, czego zapragnę i stać się tym, kim zechcę. Kiedy byłem młodym chłopakiem ze słonecznego zachodniego wybrzeża, radowały mnie bardzo proste przyjemności. Jakże cudownie. Było nurkować przez całe popołudnie albo jeździć po lesie na rowerze. Kierowała mną ogromna ciekawość świata. Kochałem przygodę. Przyszłość mogła przynieść wszystko, bez żadnych ograniczeń. Szczerze mówiąc, nie czułem takiej swobody i radości przynajmniej od 15 lat, co się ze mną stało. Może straciłem z oczu marzenia, kiedy wydoroślałem i zacząłem zachowywać się tak, jak w powszechnym przekonaniu powinni zachowywać się dorośli? Może zgubiłem je, kiedy poszedłem na uniwersytet i zacząłem mówić tak, jak uważa się, że prawnicy powinni mówić. Tak czy owak, ten wieczór nad filiżanką wystygłej herbaty z Julianem, który otwierał przede mną serce, sprawił, że postanowiłem spędzać trochę mniej czasu na zarabianiu pieniędzy, a trochę więcej na kreowaniu własnego życia. Wygląda na to, że zmusiłem cię, Abyś pomyślał o własnym życiu, domyślił się Julian. Zacznij dla odmiany myśleć o swoich marzeniach, tak jak wtedy, kiedy byłeś dzieckiem. Jonas Salk wyraził to najlepiej, pisząc: Czasem mam pogodne sny, a czasem mam koszmary. Pokonuję koszmary dzięki marzeniom. Nie bój się odkurzyć swoich marzeń. Zacznij na nowo kochać życie i cenić wszystkie jego możliwości. Obudź się. I otwórz na możliwości własnego umysłu. Gdy to zrobisz, wszechświat stanie się twoim sojusznikiem w tworzeniu cudów. Potem Julian zanurzył dłoń w fałdach habitu i wyciągnął pocztówkę wielkości karty do bankomatu, poszczępioną na brzegach, co świadczyło o wielu miesiącach użytkowania. Pewnego dnia, kiedy spacerowaliśmy z Ramanem po odludnej górskiej ścieżce, spytałem, to jest jego ulubionym filozofem. Odparł, że wielu miało wpływ na jego życie, że trudno mu wskazać jakieś jedno źródło inspiracji. Był jednak pewien cytat, który zapadł mu głęboko w serce. Prezentował wszystkie wartości, jakie mnich pielęgnował w ciągu życia spędzonego na cichej kontemplacji. I w tym wspaniałym miejscu, w samym środku najgłębszego od ludzia, wielki mędrzec wschodu, Przeczytał go mnie. Wyryłem ten cytat w swoim sercu. Służy mi jako codzienne przypomnienie o wszystkim, czym jesteśmy i czym możemy być. To słowa wielkiego indyjskiego filozofa Patanjalego. Powtarzanie ich głośno każdego ranka, zanim przystąpię do medytacji ma znakomity wpływ na bieg moich dni. Pamiętaj, John, słowa są wyrazem siły. I Julian pokazał mi kartkę. Tekst brzmiał następująco. Kiedy uskrzydla Cię jakiś wielki cel, niezwykły plan, Twoje myśli przełamują wszelkie granice. Twój umysł przekracza bariery. Świadomość znacznie się poszerza i okazuje się, że trafiłeś do nowego, wspaniałego świata. Uśpione siły, zdolności i talenty ożywają, a Ty odkrywasz, że jesteś osobą, o wiele doskonalszą, niż kiedykolwiek ośmieliłeś się marzyć. Natychmiast dostrzegłem związek między fizyczną witalnością a błyskotliwością umysłu. Julian był okazem zdrowia i wyglądał o wiele młodzień niż wtedy, kiedyśmy się spotkali po raz pierwszy. Promieniował radością, a jego energia, entuzjazm i optymizm najwyraźniej nie miały granic. Widziałem, że całkowicie zmienił dotychczasowy styl życia. Lecz oczywiście punktem wyjścia tej transformacji było usprawnienie umysłu, bo też sukces zewnętrzny naprawdę zaczyna się od sukcesu wewnętrznego. Zmieniając sposób myślenia, Julian Mantle odmienił swoje życie. A w jaki sposób można rozwinąć ten pozytywny, spokojny i pełen inspiracji sposób bycia, Julianie? Po tylu latach rutynowego wypełniania obowiązków myślę, że moje duchowe muskuły trochę zwierczały. Mam niewielką kontrolę nad myślami, które przepływają przez ogród mojego umysłu, przyznałem szczerze. Umysł jest wspaniałym sługą, ale okropnym mistrzem. Jeśli zaczynasz myśleć negatywnie, dzieje się tak dlatego, że nie dbałeś o swój umysł i nie poświęciłeś dość czasu, by potrenować skupienie się na czymś pozytywnym. Winston Churchill powiedział, że ceną wielkości jest odpowiedzialność za każdą myśl. Potem utrwalić w sobie tak pożądane, radosne nastawienie umysłu. Pamiętaj, mózg jest takim samym organem twojego ciała jak inne. Nieużywany zanika. Chcesz powiedzieć, że jeśli nie będę używał mózgu, to on osłabnie? Tak. Popatrz na to w ten sposób. Jeśli planujesz wzmocnić mięśnie ramion, aby więcej udźwignąć, musisz je trenować. Jeśli chcesz wzmocnić mięśnie nóg, musisz je najpierw naprężyć. Podobnie twój umysł będzie funkcjonował znakomicie, jeśli mu tylko na to pozwolisz. Życia nie wszystko, czego zapragniesz, i tylko nauczysz się efektywnego nim posługiwania. Zapewni ci idealne zdrowie, jeśli tylko o niego zadbasz. I wróci do swego naturalnego stanu, ciszy i spokoju, jeśli tylko zechcesz go o to poprosić. Mędrcy siwany często powtarzają ważne porzekadło: Granice twojego życia wyznaczasz sobie sam. Chyba nie bardzo rozumiem, Julianie. Oświeceni myśliciele wiedzą, że ich myśli formują ich świat, a jakość życia zależy od bogactwa myśli. Jeśli chcesz żyć spokojnym, bogatym życiem, musisz mieć spokojne, bogate myśli. Czy mogę prosić o kurs przyspieszony? To znaczy, spytał Julian uprzejmie, gładząc habit opalonymi palcami. To bardzo ciekawe, co mi opowiadasz, ale jestem człowiekiem niecierpliwym. Czy znasz jakieś ćwiczenia lub techniki, które mógłbym zastosować od razu, tutaj, w moim salonie? By zmienić sposób, w jaki pracuje mój umysł? Kursy przyspieszone, jak wiadomo, są mało skuteczne. Każda trwała przemiana wymaga czasu i wysiłku. Warunkiem przemiany jest wytrwałość. Nie mówię, że trzeba bardzo wielu lat, by poczynić głębokie zmiany w Twoim życiu. Jeśli będziesz pilnie stosował proponowane przeze mnie techniki, codziennie, przez miesiąc, Rezultaty wprawią Cię w zdumienie. Dotrzesz do najwyższych poziomów swoich możliwości. Otworzą się przed Tobą cudowne perspektywy, jednak żeby osiągnąć ten cel, nie możesz zniechęcać się na samym początku i od razu spodziewać się nie wiadomo czego. Odwrotnie, musisz się cieszyć samym procesem rozwoju i postępu. Jak na ironię, im mniej myślisz o wynikach, tym szybciej one następują. Jak to? To jest tak, jak w tej klasycznej przypowieści o młodym chłopcu, który przybył z bardzo daleka, by studiować u wielkiego nauczyciela. Kiedy spotkał starego mędrca, jego pierwszym pytaniem było: Jak wiele czasu potrzeba, żebym stał się tak mądry jak ty? Odpowiedź brzmiała: Pięć lat. To strasznie długo odparł chłopak A ile, jeśli będę pracował dwa razy ciężej? Tak i w takim razie dziesięć rzekł Mistrz. Dziesięć lat to o wiele za długo. A gdybym tak studiował cały dzień i całą noc, noc po nocy piętnaście lat stwierdził mędrzec. Nie rozumiem zerwał się młodzieniec. Ilekroć obiecuję poświęcić więcej energii na osiągnięcie celu mówisz, że to zabierze jeszcze więcej czasu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Przy jednym oku, wlepionym w metę, Zostaje ci tylko jedno, które cię będzie wiodło podczas podróży. Ładnie powiedziane, przyznałem. Brzmi zupełnie jak historia mojego życia. Bądź cierpliwy i żyj ze świadomością, że to, czego szukasz, na pewno przyjdzie, jeśli tylko tego bardzo pragniesz i jesteś na to przygotowany. Niestety ja nigdy nie miałem szczęścia, Julianie. Jeśli cokolwiek dostałem, to tylko dzięki olbrzymiemu uporowi. A czymże jest szczęście, przyjacielu? miękko spytał Julian. To tylko marniarz starań z przypadkiem po czym dodał. Zanim przekażę Ci szczegółowe metody poznane u mędrców Szywany, muszę najpierw objaśnić Ci kilka kluczowych zasad. Po pierwsze, zawsze pamiętaj, że podstawą duchowego mistrzostwa jest koncentracja. To prawda? Także dla mnie było to zaskoczeniem ale to prawda. Już wiesz, że umysł jest zdolny do niezwykłych rzeczy. Sam fakt, że masz jakieś marzenia lub pragnienia, oznacza, że masz też odpowiednie zdolności do ich zrealizowania. Jest to jedna z wielkich, uniwersalnych prawd znanych mędrcom siwany. Jednakże, po to, by wyzwolić potęgę umysłu, musisz umieć ją opanować i skupić się na tej jednej, wybranej rzeczy. Kiedy skupisz się na konkretnym celu, Życie obdarzy cię niezwykłymi darami. Dlaczego koncentracja umysłu jest tak istotna? Pozwól, że posłużę się zagadką, która odpowie na Twoje pytanie. Powiedzmy, że zgubiłeś się w lesie w samym środku zimy. Desperacko próbujesz nie zamarznąć. Wszystko, co masz w plecaku, to list do najlepszego przyjaciela, puszka tuńczyka i maleńka lubka którą nosić ze sobą z powodu krótkowzroczności. Na szczęście udało ci się znaleźć trochę suchego drewna, ale niestety nie masz zapałek. Jak rozpalisz ogień? Dobry Boże, Julian kompletnie mnie zaskoczył. Nie miałem pojęcia, jaka ma być odpowiedź. Poddaję się. To proste. Połóż list pomiędzy drewienkami i podtrzymaj nad nim lubkę. Skupione promienie słońca rozpalą ogień w kilka sekund. A co z puszką tuńczyka? Och, drudziłem mu tylko po to, by utrudnić znalezienie oczywistego rozwiązania, odparł Julian z uśmiechem. Jednak sedno sprawy jest następujące. Samo położenie listu na suchym drewnie nie przyniesie efektu. Dopiero przyłożenie lubki, by skupić rozproszone promienie słoneczne, sprawi, że pojawi się ogień. Analogicznie z umysłem. Kiedy skoncentrujesz jego niezwykłą siłę na ściśle określonych ważnych celach, wkrótce rozniecisz płomienie swoich możliwości i doczekasz się niesamowitych rezultatów. Jakiego rodzaju? spytałem. Tylko ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. Zastanów się, do czego zmierzasz. Czy chcesz być lepszym ojcem i cieszyć się harmonijnym, pełniejszym życiem? Może pragniesz duchowego spełnienia? A może brakuje ci przygody i rozrywki? Pomyśl o tym. A co z wiecznym szczęściem? Wszystko albo nic, zaśmiał się. Żadnej polityki małych kroczków. Cóż, to także możesz mieć. Jak? Mędrcy siwany znają sekret szczęścia od pięciu tysięcy lat. Chwała Bogu, zechcieli mi go zdradzić. Chcesz posłuchać? Nie, myślałem, że zrobimy przerwę, a potem pójdę tapetować garaż. Słucham. Oczywiście, że chcę poznać sekret wiecznego szczęścia. Czy w końcu nie o to nam wszystkim chodzi? Oczywiście. Cóż, czy mógłbym cię prosić o jeszcze jedną filiżankę herbaty? Daj spokój, przestań się wykręcać. W porządku. Sekret szczęścia jest prosty. Odkryj, co naprawdę lubisz robić i po prostu zacznij to robić z całą energią. Jeśli przyjrzysz się najszczęśliwszym Najzdrowszym i najbardziej zadowolonym ludziom w naszym świecie zobaczysz, że każdy z nich znalazł pasję i całkowicie się jej oddał. Powołanie tych osób zawsze służy dobru innym. Jak tylko skoncentrujesz swoją energię i potęgę umysłu na poszukiwaniu tego, co uwielbiasz, życie stanie się bogatsze, marzenia zaś spełnią się łatwo. A więc należy ustalić, co nas interesuje, a potem po prostu zacząć to robić? Pod warunkiem, że jest to jakiś wartościowy cel, uściślił Julian. Jak zdefiniujesz pojęcie wartościowy? Twoja pasja musi w jakiś sposób służyć innym lub poprawiać ich życie. Viktor Frankl wyraził to lepiej niż ja kiedykolwiek potrafiłbym, następującymi słowami. Sukces. Podobnie jak szczęście nie może być celem. Musi pojawiać się przy okazji, być niezamierzonym efektem ubocznym czyjegoś poświęcenia sprawie większej niż on sam. Kiedy zrozumiesz, czym jest dzieło twojego życia, twój świat ożyje, nabierze barw. Każdego dnia będziesz się budzić z nieograniczonymi pokładami energii i entuzjazmu. Wszystkie twoje myśli, Będą się skupiać na ostatecznym celu. Nie będziesz miał ochoty trwonić czasu. Tym samym cenne siły umysłu nie będą marnotrawione na błahe myśli. Automatycznie zniknie nawyk zamartwiania się i staniesz się o wiele bardziej efektywny. A co ciekawe, zyskasz także poczucie głębokiej harmonii, tak jakby przez cały czas ktoś czuwał nad Tobą, abyś mógł zrealizować swoją misję. To wspaniałe uczucie. Uwielbiam je, oznajmił Julian radośnie. Fascynujące. Podoba mi się ten fragment o wstawaniu w dobrym humorze. Jeśli mam być szczery, to przeważnie najchętniej zostałbym w łóżku. Byłoby to o wiele lepsze niż uliczne korki, wściekli klienci, agresywni adwersarze i niekończący się potok negatywnych emocji. Okropnie je to wszystko męczy. Wiesz dlaczego większość ludzi śpi tak długo? Dlaczego? Dlatego, że naprawdę nie mają nic innego do roboty. Ci wszyscy, którzy wstają o świcie, wyróżniają się jedną cechą wspólną. Bezsennością? Bardzo zabawne. Nie. Oni wszyscy mają jakiś cel. Napędza ich chęć działania. Ale nie w chory, obsesyjny sposób. To jest prostsze i niewymagające wysiłku. Oddając entuzjazm, i miłość temu, co robią, tacy ludzie żyją chwilą obecną. Ich uwagę pochłaniają wyłącznie postawione przed nimi zadania. Dlatego nie tracą energii, a zawsze są niezwykle radośni i witalni. Straty energii? Brzmi to nieco na modłę New Age. Założę się, że nie nauczyłeś się tego na harwardzkim prawie. Zgadza się. To mędrcy siwany. Byli pionierami tej koncepcji. Choć ma ona już setki lat, jest równie trafna dziś, jak wtedy, kiedy powstała. Zbyt wielu z nas pożerają niepotrzebne, lecz niekończące się lęki. One zabijają w nas naturalną witalność i energię. Czy widziałeś kiedyś dętkę w oponie rowerowej? Oczywiście. Kiedy jest dobrze napompowana, dowiedzie cię do miejsca przeznaczenia. Ale jeśli przepuszcza powietrze, w końcu całkiem sflaczeje i podróż się zakończy. Podobny sposób działa umysł. Strach sprawia, że bezcenna energia ucieka tak, jak powietrze z dentki. Wkrótce nie zostaje ani odrobina energii. Cała kreatywność, optymizm i motywacja wyciekają, pozostawiając tylko zmęczenie. Znam to uczucie. Często trafiają mi się dni pełne chaosu. Muszę być wszędzie naraz i nie mam się kim wyręczyć. Zauważyłem, że w takich momentach, nawet jeśli wykonałem bardzo mało pracy fizycznej, tak mi ciążą wszystkie moje zmartwienia, że pod koniec dnia nie mam siły ruszyć palcem. Jedyne, na co mnie stać, kiedy wrócę do domu, to nalać sobie szklaneczkę szkockiej. I zająć się pilotem od telewizora. Właśnie to efekt nadmiaru stresu. Jednak, gdy odnajdziesz swój cel, życie staje się o wiele łatwiejsze i pełniejsze. Kiedy zorientujesz się, co naprawdę jest Twoim celem lub przeznaczeniem, nie będziesz musiał pracować ani dnia dłużej. Wcześniejsza emerytura? Nie, odparł Julian rzeczowym tonem, który wytrenował w czasach, kiedy był rozchwytanym prawnikiem. Twoja praca stanie się przyjemnością. Czy to nie jest trochę ryzykowne? Od tak sobie rzucić pracę i zacząć szukać nadrzędnej pasji i celu? Mam na myśli rodzinę i bardzo konkretne zobowiązania. Czworo ludzi całkowicie zależy ode mnie. Nie mówię, że masz już jutro rzucić pracę prawnika, jednak będziesz musiał zacząć podejmować ryzyko. Wstrząśnij choćby odrobinę swoim życiem. Wypląć się z pajęczyny. Wejdź na mniej uczęszczaną drogę. Większość ludzi żyje w granicach własnej strefy komfortu. Jogin Raman był pierwszym człowiekiem, który oświadomił mi, że najlepsze, co można dla siebie zrobić, to stałe przekraczanie tych granic. To droga ku trwałemu, osobistemu mistrzostwu i droga do tego, żeby poczuć swój prawdziwy potencjał. Jaki potencjał Twojego umysłu? Ciała i duszy. Więc jakie ryzyko powinienem podjąć? Przestań być taki praktyczny. I zacznij robić rzeczy, na które zawsze miałeś ochotę. Znałem prawników, którzy porzucili kancelarię, wybierając deski teatru, oraz księgowych, którzy zostali muzykami jazzowymi. Tak znaleźli szczęście, które długo im umykało. I co z tego, że teraz nie stać ich na dwie wycieczki w roku. I na letni dom na kajmanach. Podejmowanie dobrze obliczonego ryzyka przynosi ogromne zyski. To tak, jak w baseballu. Nigdy nie dojdziesz do trzeciej bazy, jeśli jedna noga nadal tkwi w drugiej. Rozumiem. W takim razie rozważ to. Odkryj prawdziwy cel, a potem miej odwagę zmierzać w jego kierunku. Z całym szacunkiem, Julianie, jedyne co robię, to właśnie rozważam, Myślę. Tak naprawdę częścią mojego problemu jest to, że za dużo myślę. Mój umysł nigdy nie przestaje pracować. Wypełnia go wieczny szum, który często doprowadza mnie do szaleństwa. Ja proponuję coś innego. Mędrcy siwany codziennie przeznaczają jakiś czas na cichą kontemplację poświęconą nie tylko temu, gdzie są, ale także temu, dokąd zmierzają. Poświęcają się refleksji nad swoim przeznaczeniem, nad tym, jak żyją, i czynią tak każdego dnia. A co ważniejsze, zastanawiają się, jak mają ulepszyć swój następny dzień. Codzienne, drobne ulepszenia składają się na trwałe rezultaty, które z kolei prowadzą do jeszcze większych pozytywnych zmian. Czy wobec tego powinienem regularnie poświęcać czas na refleksję o życiu? Tak. Nawet 10 minut dziennie, przeznaczone na skupioną refleksję, będzie miało ogromny wpływ na jakość Twojego życia. Rozumiem założenia, z których wychodzisz, ale problem w tym, że przy dotychczasowym nawale pracy nie mogę znaleźć 10 minut nawet na to, żeby spokojnie zjeść. Przyjacielu, mówienie, że nie masz czasu na naprawę swoich myśli i życia, jest tym samym, co mówienie, że nie masz czasu zatankować benzyny, bo chcesz jak najszybciej dojechać, gdzie trzeba. W końcu gdzieś utkniesz. Tak, wiem, ale wspomniałeś coś o pewnych technikach. Przypomniałem, mając nadzieję, że dostanę praktyczne wskazówki. Jest jedna technika doskonalenia umysłu, która wydaje się lepsza niż inne. Należy do ulubionych przez mędrców siwany, którzy nauczyli mnie jej z wiarą i zaufaniem. Ćwiczyłem się w niej tylko przez 21 dni, a poczułem w sobie o wiele więcej energii i entuzjazmu. Byłem bardziej ożywiony. Praktyka ta ma ponad 4000 lat. Nazywa się Serce Róży. Powiedz o niej coś więcej. Jedyne, czego potrzebujesz do tego ćwiczenia, to świeża róża i odrobina samotności. Najlepiej na łonie natury. Ale cichy pokój też się nadaje. Zacznij patrzeć w sam środek róży, w jej serce. Jogin Raman powiedział, że róża bardzo przypomina życie: ma kolce, ale jeśli wierzysz w swoje marzenia, niepokujesz się, sięgając do kwiatu. A więc patrz na różę, nie odrywając wzroku zauważ jej kolor, fakturę i kształt. Wdychaj jej aromatę i myśl tylko o tej wspaniałej rzeczy, jaką masz przed oczyma. Na początku. Do głowy będą przychodzić ci różne myśli i będą cię odciągać od serca róży. Tak zawsze dzieje się z niewytronowanym umysłem. Ale nie martw się, wkrótce nastąpi poprawa. Po prostu za każdym razem przenoś z powrotem uwagę na obiekt, na którym pragniesz się skupić. Bardzo szybko Twój umysł stanie się silny i zdyscyplinowany. I to wszystko wydaje się całkiem proste. I w tym tkwi piękno tej metody, odparł Julian. Jednakże, ten rytuał należy powtarzać codziennie, jeśli ma być skuteczny. Przez pierwsze parę dni trudno ci będzie wytrzymać przy tym ćwiczeniu nawet pięć minut. Większość z nas żyje w tak szalonym tempie, że prawdziwy spokój i cisza są czymś obcym i krępującym. Prawie każdy powie, że nie ma czasu, by siedzieć i gapić się na kwiat. Ci sami ludzie powiedzą, że nie mają czasu słuchać śmiechu dzieci albo spacerować bosów w deszczu. Są zbyt zajęci, żeby robić takie rzeczy. Nie mają czasu nawet na budowanie przyjaźni, ponieważ przyjaźń równie wymaga sporo czasu. Dużo wiesz o takich ludziach? Byłem jednym z nich, zauważył Julian. Potem przerwał i siedział w milczeniu. Jego przenikliwe spojrzenie spoczęło na zegarze po dziadku, który moja babcia podarowała Jenny i mnie jako prezent do nowego domu. Kiedy myślę o ludziach tego pokroju, kontynuował monolog, przypominam sobie słowa pewnego brytyjskiego pisarza, którego uwielbiał mój ojciec: Zegar i kalendarz nie powinny przesłaniać faktu, iż każda chwila życia jest cudem i tajemnicą. Bądź konsekwentny i spędzaj coraz więcej czasu na podziwianiu serca Róży, ciągnął dalej. Po tygodniu lub dwóch, Będziesz umiał uprawiać to ćwiczenie przez 20 minut bez odbiegania myślami ku innym tematom. To będzie pierwszy znak, że zaczynasz przejmować kontrolę nad swoim umysłem. Odtąd będzie umiał skupić się na wszystkim, na czym tylko zechcesz. Umysł stanie się wspaniałym narzędziem, zdolnym do tworzenia dla ciebie zwykłych rzeczy. Pamiętaj, albo Ty rządzisz umysłem, albo on rządzi Tobą. Poczujesz się o wiele spokojniejszy. Zrobisz znaczący krok w kierunku wyeliminowania nawyku zadręczania się zmartwieniami, który dręczy większość ludzi. Będziesz miał więcej energii i optymizmu. Co ważniejsze, dostrzeżesz, że w Twoim życiu jest więcej radości. Odkąd nauczyłeś się doceniać małe radości w swoim otoczeniu, do Twojego życia zawitała pogoda. Każdego dnia bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty, powracaj do serca róży. To jest bowiem Twoja oaza, Twoja cicha kryjówka, wyspa spokoju. Nigdy nie zapominaj, jaka siła tkwi w ciszy i bezruchu. Bezruch jest kamieniem milowym na drodze łączącej nas z uniwersalnym źródłem inteligencji, która pulsuje w każdej żywej istocie. Zafascynowało mnie to, co usłyszałem. Czy naprawdę można podnieść jakość życia dzięki tak prostej metodzie? Chyba nie tylko serce róży przyczyniło się do tych olbrzymich zmian, jakie w tobie dostrzegam, wyraziłem nagło swoje wątpliwości. To prawda, moje przeobrażenie było wynikiem zastosowania całego szeregu bardzo skutecznych strategii. Nie martw się, wszystkie one są równie proste jak ta, którą przed chwilą ci przedstawiłem, i równie skuteczne. Kluczową sprawą jest, abyś otworzył swój umysł na możliwości, jakie ci ofiarowuje. Julian, który zawsze był skarbnicą wiedzy, nadal przedstawiał mi to wszystko, czego nauczył się w Siwanie. Druga, równie dobra technika, służąca oczyszczeniu umysłu z trosk i innych negatywnych czynników zubożających życie, opiera się na tym, co Jogin Raman nazwał praktyką myślenia opozycyjnego. Dowiedziałem się, że zgodnie z wielkimi prawami natury nie można jednocześnie myśleć o dwóch różnych rzeczach. Spróbuj, a przekonać się sam, że to prawda. Spróbowałem i to prawda. Posługując się tą mało znaną informacją, każdy człowiek może na krótki czas pozytywnie i twórczo zorganizować swój umysł. To proste. Kiedy niepożądana myśl zaczyna dominować w twoim umyśle, czym prędzej zastąp ją inną. To tak, jakby twój umysł był olbrzymim wyświetlaczem slajdów, gdzie każda myśl stanowi odrębny slajd. Ilekroć na ekranie pojawia się niepożądany slajd, natychmiast zastąp go takim, którego chcesz. Do tego przydaje się różaniec, który mam na szyi, dodał Julian z narastającym entuzjazmem. Ilekroć złapię się na tym, że opanowują mnie negatywne myśli, zdejmuję ten różaniec i ściągam jeden paciorek. Wszystkie paciorki wkładam do naczynia, które trzymam w plecaku. Służą mi jako przypomnienie, że jest jeszcze przede mną długa droga do duchowego mistrzostwa i do przejęcia odpowiedzialności za myśli, które wypełniają mój umysł. Ależ to wspaniałe i chyba rzeczywiście da się zastosować w praktyce. Nigdy niczego takiego nie słyszałem. Powiedz mi coś więcej o praktyce opozycyjnego myślenia. Dobrze. Oto przykład z życia wzięty. Powiedzmy, że miałeś trudny dzień w sądzie. Sędzia nie zgodził się z twoją interpretacją prawa. Prawnik strony przeciwnej triumfował, a twój klient był wyjątkowo niezadowolony z twojego wystąpienia. Wracasz do domu i w ponurym nastroju zapadasz się w swoim ulubionym fotelu. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że sam przywołujesz owe przygnębiające myśli. Samowiedza jest podstawą samodoskonalenia. Krokiem drugim będzie uświadomienie sobie, że równie łatwo, jak wpuściłeś złe myśli do swojej głowy, możesz je zastąpić myślami pozytywnymi. Więc myśl o czymś, co jest przeciwieństwem ponurego nastroju. Skoncentruj się na tym, żeby być energicznym i zadowolonym. Poczuj, że jesteś szczęśliwy, może nawet zdołasz się uśmiechnąć. Zacznij poruszać się tak, jak to robisz, kiedy jesteś radosny i pełen entuzjazmu. Wyprostuj się, oddychaj głęboko i poćwicz siłę swojego umysłu na pozytywnych myślach. W ciągu kilku chwil zauważysz różnicę w swoim samopoczuciu. A co najważniejsze, jeśli wytrwasz w praktyce opozycyjnego myślenia, i będziesz ją konsekwentnie stosował do każdej Twojej negatywnej myśli, która z przyzwyczajenia nawiedza Twój umysł, przekonasz się z upływem tygodni, że nie mają one już nad Tobą żadnej władzy. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Julian ciągnął swoje wyjaśnienia. Myśli przypominają żywe istoty. Są maleńkimi kulkami energii, jeśli wolisz takie określenie. Większość ludzi. Nie zastanawia się nad naturą swych myśli, a tymczasem jakość myślenia determinuje jakość życia. Myśli są w takim samym stopniu cząstkami świata materialnego, jak jezioro, w którym pływasz lub ulica, po której idziesz. Słabe umysły cechuje mało efektywne działanie. Silny, zdyscyplinowany umysł, który każdy może wyrobić w sobie codziennymi ćwiczeniami, potrafi działać cuda. Jeśli chcesz żyć pełnią życia, dbaj o swoje myśli jak o coś najcenniejszego. Pracuj z całych sił, by usunąć wszelkie wewnętrzne niepokoje. Otrzymasz za to niemało nagród. Nigdy nie postrzegałem myśli jako istot żywych. Odparłem zdumiony tym odkryciem. Ale widzę, jak wpływają na każdy element mojego świata. Mędrcy siwany zawsze wierzyli, że powinno się dopuszczać do siebie tylko satfik, czyste myśli. Osiągnęli taki stan poprzez techniki, które ci przed chwilą doradziłem, i inne praktyki w rodzaju naturalnej diety, powtarzania pozytywnych stwierdzeń lub mantr, jak je nazywają, czytania książek pełnych mądrości, i poprzez stałe przebywanie w towarzystwie innych oświeconych. Ilekroć się zdarzyło, że choćby jedna nieczysta myśl weszła do świątyni ich umysłu, nakładali na siebie karę. Wędrowali wiele mil do odległego wodospadu i stali pod lodowatą wodą, póki nie mogli już dłużej wytrzymać niskiej temperatury. Wydawało mi się, że zapewniałeś mnie o mądrości tych mnichów. Stanie w lodowato zimnej wodzie himalajskich wodospadów w ramach kary za jedną negatywną myśl wydaje mi się zbyt drastycznym postępowaniem. Odpowiedzi Juliana byłego szermierza słów w salach sądowych pojawiły się szybciej niż błyskawica. John, powiem wprost, nie stać nas na luksus nawet z jednej negatywnej myśli. Naprawdę? Naprawdę. Niepokojąca myśl jest niczym embrion. Najpierw jest bardzo mały, a potem rośnie i rośnie. Wkrótce zaczyna żyć własnym życiem. Julian zamilkł na chwilę, a potem uśmiechnął się. Wybacz zapał, z jakim mówię o filozofii którą poznałem podczas podróży. To dlatego, że odkryłem narzędzia mogące naprawić życie bardzo wielu ludzi, którzy czują się niespełnieni, nieszczęśliwi, pozbawieni inspiracji. Kilka zmian w codziennym porządku zajęć, łącznie z technikami serca róży i opozycyjnego myślenia, może zmienić ich życie na takie, jakiego pragną. Myślę, że zasługują by się o tym dowiedzieć. Zanim przejdę od ogrodu, do następnego elementu mistycznej opowieści jogina Ramana, zdradzę Ci jeszcze jeden sekret, który może okazać się pomocny w dążeniu do rozwoju osobistego. Opiera się on na prastarej, wspomnianej już zasadzie że wszystko powstaje dwukrotnie najpierw w myślach, a potem dopiero w rzeczywistości. Już wyjaśniłem, że myśli są bytami materialnymi posłańcami, których wysyłamy, by wpłynęli na świat fizyczny. Powiedziałem Ci także, że jeśli masz nadzieję na znaczne ulepszenie świata zewnętrznego, musisz najpierw zacząć od wnętrza i zmienić sposób myślenia. Mędrcy siwany mają wspaniały sposób na zapewnienie myślom czystości i doskonałości. Ta technika jest również bardzo skuteczna w przekształcaniu nawet najdrobniejszych pragnień w rzeczywistość. Metoda działa w przypadku każdej osoby. Sprawdzi się w równym stopniu u młodego prawnika, który poszukuje sukcesu finansowego, jak u matki pragnącej lepszego życia rodzinnego, czy u sprzedawcy, który chciałby zwiększyć liczbę zawartych transakcji. Omawianą technikę mędrcy określali mianem sekretu jeziora. Stosując ją, zwykli wstawać o czwartej rano, ponieważ uważali, że świt posiada magiczne właściwości, sprzyjające wszelkim zamysłom. Potem Przemierzali szereg stromych i wąskich górskich ścieżek prowadzących do niższych partii regionu, który zamieszkują. Stamtąd podążali ledwie widoczną dróżką biegnącą wśród wspaniałych sosen i egzotycznych kwiatów, aż do polany, gdzie rozpościerało się błękitne jezioro pokryte tysiącami białych lotosów. Wody jeziora były nadzwyczaj gładkie i spokojne. To był bajeczny widok. Mędrcy twierdzili, że jezioro to przez wieki było sprzymierzeńcem ich przodków. A jaki był sekret jeziora? spytałem niecierpliwie. Mędrcy twierdzili, że jezioro to przez wieki było sprzymierzeńcem ich przodków. Julian wyjaśnił, że mnisi patrzyli na nieruchomą taflę wody i tworzyli wizje, których urzeczywistnienia pragnęli. Jeśli chcieli rozwijać w sobie cnotę dyscypliny, Wyobrażali sobie, jak wstają o świcie, bezwzględnie poddają się rygorystycznemu reżimowi fizycznemu i spędzają dni w ciszy, ćwicząc siłę woli. Jeśli tym, czego poszukiwali, była radość, patrzyli na jezioro i wyobrażali sobie, jak wybuchają śmiechem lub przynajmniej uśmiechają się, spotykając brata lub siostrę. Jeśli pragnęli odwagi, starali się ujrzeć siebie jako ludzi dzielnych i silnych. W momentach kryzysów i stawania w obliczu wyzwań John Raman powiedział mi kiedyś, że jako chłopiec chciał mieć więcej pewności siebie, ponieważ był niższy niż inni chłopcy w jego wieku. Chociaż koledzy byli dla niego grzeczni i mili, czuł się niepewnie i był nieśmiały. Aby wyleczyć się z tej słabości, chodził nad jezioro i patrzył w nie jak w ekran do projekcji wizji osoby, jaką miał nadzieję zostać. Czasami wyobrażał sobie siebie jako silnego przywódcę, wysokiego i przemawiającego do tłumu rozkazującym tonem. Czasami jako kogoś, kim chciał zostać, kiedy będzie starszy, czyli mędrcem o niezwykłej sile wewnętrznej i mocnym charakterze. Wszystkie cnoty, których pragnął w swoim życiu, najpierw zobaczył w jeziorze. Z upływem miesięcy jogin Raman stawał się osobą Jaką wykreował w wyobraźni. Przypominam Ci, przyjacielu, że umysł działa poprzez obrazy. Obrazy wpływają na Twój własny wizerunek, a wizerunek wpływa na sposób, w jaki się czujesz, działasz i rozwijasz. Jeśli wyobrażasz sobie, że jesteś za młody, aby być wziętym prawnikiem, albo za stary, aby zmienić swoje nawyki, nigdy nie osiągniesz tych celów. Jeśli Twoje wyobrażenie mówi Ci, że życie szczęśliwe, bogate, celowe, w doskonałym zdrowiu, dane jest ludziom z innego niż Twoje środowiska, automatycznie stanie się Twoją rzeczywistością, opowiadał Julian. Kiedy jednak na ekranie Twojego umysłu tworzysz pociągające i inspirujące obrazy, w Twoim życiu zaczynają się dziać wspaniałe rzeczy. Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od biedy. Każdego dnia. Musisz spędzić trochę czasu, choćby tylko parę minut, ćwicząc stworzenie wizji. Zobacz siebie takim, jakim chciałbyś być. Nieważne, czy to oznacza pozycję znakomitego sędziego, wspaniałego ojca, czy wartościowego członka twojej społeczności. Czy muszą sobie znaleźć jakieś konkretne jezioro, aby móc zastosować sekret jeziora? Spytałem. Nie, sekret jeziora to po prostu nazwa. Jako mędrcy nadali tradycyjnej technicy posiłkowania się pozytywnymi wyobrażeniami w celu oddziaływania na umysły, możesz praktykować tę metodę w swoim salonie lub nawet w biurze, jeśli tylko masz ochotę. Zamknij drzwi, wyłącz telefon, przymknij oczy, potem weź kilka głębokich wdechów. Zauważysz, że po dwóch albo trzech minutach, Poczujesz się odprężony i zrelaksowany. Potem kreuj mentalne obrazy tego, kim chciałbyś być, co chciałbyś mieć, co w życiu osiągnąć. Jeśli chcesz być w najlepszym w świecie ojcem, wyobraź sobie siebie śmiejącego się i bawiącego z własnymi dziećmi, z otwartym sercem, odpowiadającego na ich pytania. Odmaluj siebie jako kogoś, kto postępuje czule i z miłością w trudnej sytuacji. Powtarzaj w myślach, w jaki sposób zamierzasz kierować swoimi poczynaniami. A kiedy podobna sytuacja zdarzy się w rzeczywistości, będziesz wiedział, jak należy postąpić. Magię wizualizacji można zastosować do wielu sytuacji. Możesz posłużyć się nią, aby być bardziej skutecznym w sądzie, aby naprawić swoje relacje z innymi, aby rozwijać się duchowo. Konsekwentne stosowanie tej metody przyniesie Ci także nagrody finansowe i inne dobre materialne, jeśli są one dla Ciebie ważne. Zapamiętaj raz na zawsze, że Twój umysł ma magiczną siłę przyciągania wszystkiego, czego pragniesz. Jeśli czegoś brakuje w Twoim życiu, to dlatego, że o tym nie myślisz. Zatrzymaj wspaniałe obrazy w umyśle. Przy tym nawet jedno negatywne wyobrażenie, Potrafi zatruć twój sposób myślenia. Jak tylko poczujesz radość, jaką daje to ćwiczenie, zdasz sobie sprawę z nieograniczonych możliwości własnego umysłu. Zaczniesz uwalniać zapasy zdolności i energii, jakie w tobie drzemią. Czułem się tak, jakby Julian mówił w obcym języku. Nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek wspomniał o magnetycznej sile umysłu, dzięki której można przyciągać dobre materialne i duchowe. Podobnie nie słyszałem, aby ktokolwiek wspomniał o sile wyobraźni i jej olbrzymim wpływie na wszystkie aspekty życia jednostki. Mimo to uwierzyłem we wszystko, co Julian mi powiedział. Wszak znałem go jako człowieka, którego sądy i intelektualne możliwości były niepodważalne. Miał międzynarodową sławę przenikliwego prawnika. To był człowiek, który już przebył drogę, na której ja się teraz znajdowałem. Julian odkrył coś podczas swojej podróży na wschód. Widząc jego witalność, pogodę ducha, całe jego przeobrażenie, gotów byłem skorzystać z jego rad. Im dłużej myślałem o tym, co usłyszałem, tym bardziej wydawało mi się to sensowne. Jasne, że umysł ma wielki potencjał, którego większość z nas nie wykorzystuje. Czy inaczej matka byłaby w stanie unieść samochód, aby uratować płaczące dziecko, które pod niego wpadło? Czy mistrz sztuk walki mógłby jednym uderzeniem dłoni rozbić stertę cegieł? Czy jogini wschodu mogliby na życzenie spowalniać bicie swego serca? Lub znieść bez mrugnięcia oka niewyobrażalny ból? Może prawdziwy problem tkwił rzeczywiście we mnie, w moim braku wiary w możliwości? Jakie posiada każda żywa istota. Być może to, że dzisiaj siedzę obok byłego prawnika i milionera, który stał się himalajskim mnichem, jest swego rodzaju dzwonkiem alarmowym dla mnie, abym się obudził i zaczął zmieniać swoje życie. Jeśli zacznę robić te ćwiczenia w biurze, pomyślałem na głos, moi wspólnicy stwierdzą, że sfiksowałem. Jogin Raman i wszyscy inni mędrcy z jego zgromadzenia Często powtarzali powiedzonko, które przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Czuję się zaszczycony, mogąc ci powtórzyć wtedy wieczór, który dla nas obu stał się bardzo ważny. Nie ma niczego zaszczytnego w byciu lepszym niż jakakolwiek inna osoba. Prawdziwy zaszczyt to wznieść się ponad to, kim się było w przeszłości. Zmierzam tylko do tego, że jeśli chcesz naprawić swoje życie, i żyć tak, jak na to zasługujesz, musisz biec w swoim własnym wyścigu. Nieważne, co inni ludzie o tym pomyślą, ważne jest to, co myślisz sam o sobie. Nie przejmuj się sądami innych, dopóki wiesz, że postępujesz prawidłowo. Możesz zrobić cokolwiek zechcesz, jeśli tylko jest to zgodne z Twoim sumieniem i sercem. Nigdy nie wstydź się słusznie postępować. Zdecyduj, co jest dobre i trzymaj się tego a nade wszystko nigdy nie mierz własnej wartości cudzą miarą. Jogin Raman nauczał, że każda sekunda poświęcona na myślenie o cudzych marzeniach zabiera ci tylko czas i odciąga od własnych pragnień. Było siedem minut po północy, ale co godne uwagi, nie czułem się ani trochę zmęczony. Kiedy wspomniałem o tym Julianowi, znowu się uśmiechnął. Nauczyłeś się jeszcze jednej zasady oświeconego życia. Na ogół zmęczenie jest tylko utworem umysłu. Zmęczenie opanowuje tych, którzy żyją bez wyznaczonego kierunku i marzeń. Pozwól, że posłużę się przykładem. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek siedzieć po południu w biurze, czytając nudne akta i czuć, że zaczynasz myśleć o czymś innym i ogarnia cię senność? Od czasu do czasu odparłem, nie chcąc cię przyznać, że był to mój modus operandi. Większość z nas przysypia czasem w biurze. Ale jeśli w tym momencie zadzwoni telefon i twój przyjaciel zaproponuje ci, byś wieczorem pograł z nim w piłkę lub poprosił o radę w sprawie golfa, od razu, jak sądzę, się obudzisz. Wszelkie ślady zmęczenia znikną, prawda? Zgadza się, mistrzu. Julian wiedział, że ma rację. Więc twoje zmęczenie. Jest tylko wytworem wyobraźni, złym nawykiem, pielęgnowanym przez Twój umysł, by służył jako wymówka, gdy wykonujesz jakieś znużące zadanie. Dzisiaj pochłonęła Cię moja historia i pragniesz poznać wiedzę, którą zdobyłem. Zainteresowanie i skupienie umysłu dają Ci energii. Podczas tej rozmowy Twój umysł nie wędrował w przeszłość ani nie wybiegał w przyszłość. Był idealnie skupiony na teraźniejszości na naszej dyskusji. Jeśli konsekwentnie będziesz kierował umysł na teraźniejszość, zawsze będziesz tryskał energię, bez względu na godzinę, jaką wskazuje zegar. Skinąłem głową. Mądrości wygłaszane przez Juliana wydawały się oczywiste, jednak większość z nich nigdy przedtem do mnie nie dotarła. Pomyślałem, że wcale nie wszyscy kierują się w życiu zdrowym rozsądkiem. Kolejny raz tego wieczoru Przypomniałem sobie słowa mojego ojca, które lubił powtarzać, kiedy dorastałem. Znaleźć będzie dane tylko tym, którzy szukają. Szkoda, że nie ma go przy mnie. Podsumowanie rozdziału siódmego. Wiedza Juliana: Symbol cudowny ogród. Znota. doskonalenie umysłu. Wiedza pielęgny umysł. A będzie kwitł piękniej, niż mógłbyś oczekiwać. Jakość życia wynika z jakości myśli. Nie istnieją błędy, są tylko lekcje. Postrzegaj trudności jako okazję do osobistego rozwoju i duchowego postępu. Techniki, serce róży, myślenie opozycyjne, sekret jeziora. Cytat: Tajemnica szczęścia jest bardzo prosta. Przekonaj się, co tak naprawdę lubisz robić, a potem skieruj ku temu całą swoją energię. Od tej chwili twoje życie nabierze treści, a wszystkie twoje pragnienia się ziszczą. W nich, który sprzedał swoje Ferrari. Rozdział ósmy: Rozpal wewnętrzny ogień. Zaufaj sobie: stwórz takie życie, jakie chciałbyś przeżyć. Zrób wszystko, aby rozniecić prawdziwy płomień sukcesu. Z maleńkich iskierek wewnętrznych możliwości. Foster C. McClellan Ten dzień, kiedy wśród szczytów Himalajów, Jogin Raman opowiedział mi swoją przypowieść, pod wieloma względami przypominał dzisiejszy dzień, rzekł Julian. Doprawdy? Nasze spotkanie zaczęło się wieczorem i przeciągnęło się do późnej nocy. Nawiązaliśmy silną nić porozumienia. A w powietrzu zapalały się iskry. Jak już wspomniałem, od pierwszej chwili Raman był mi jak brat, którego nigdy nie miałem. Teraz, kiedyś tak siedzę z Tobą i widzę zainteresowanie na Twojej twarzy, przepełnia mnie ten sam rodzaj energii i bardzo podobne poczucie więzi. Zdradzę Ci przy okazji, że zawsze od początku naszej przyjaźni uważałem Cię w duchu za młodszego brata. Prawdę mówiąc, uważałem, że jesteś do mnie bardzo podobny. Byłeś wspaniałym prawnikiem. Nigdy nie zapomnę twoich sukcesów. Julian najwyraźniej nie miał ochoty wracać do przeszłości. Pozwól, że będę dalej objaśniać znaczenie poszczególnych fragmentów przypowieści Ramana. Już wiesz, że pewne strategie przemiany osobistej działają cuda, jeśli tylko konsekwentnie się do nich zastosujesz. Dzisiaj otworzę przed tobą serce i wyjawię ci wszystko, co wiem, jako że jest to mój obowiązek. Chcę się jednak upewnić, czy naprawdę rozumiesz, jakie to ważne, abyś ty z kolei podzielił się tą wiedzą z wszystkimi, którzy poszukują podobnych wskazówek. Żyjemy w burzliwych czasach, w których dominuje sceptycyzm. Wielu ludzi w naszym społeczeństwie płynie przez życie niczym statki bez steru. Wielu ludzi poszukuje latarni morskiej, która wskazałaby im drogę i uchroniła przed roztrzaskaniem się na przybrzeżnych skałach. Musisz podjąć służbę latarnika. W Tobie pokładam nadzieję, wierząc, że przekażesz przesłanie mędrców Siwany tym wszystkim, którzy go potrzebują. Po chwili namysłu obiecałem Julianowi i to z przekonaniem, że dotrzymam danego słowa. Wtedy zaczął mówić z takim samym jak przed tym zacięciem. Najpiękniejsze jest to, że odkąd poświęcisz się ulepszaniu życia innych ludzi, Twoje własne życie wzniesie się na najwyższy poziom ta prawda wynika z prastarego paradygmatu o życiu niezwykłym słucham uważnie mędrcy z Himalajów budowali swoje życie na podstawie prostej reguły ten kto z największym oddaniem służy innym i najwięcej daje również otrzymuje najwięcej w sensie emocjonalnym fizycznym umysłowym i duchowym i to jest droga do wewnętrznego spokoju i zewnętrznego spełnienia. Czytałem kiedyś, że ludzie, którzy studiują dzieła innych, są mądrzy, a ci, którzy analizują siebie, są oświeceni. Teraz chyba po raz pierwszy widziałem człowieka, który naprawdę znał siebie, być może nawet za swoje najwyższe ja. W prostym stroju, z lekkim uśmiechem młodego buddy, błądzącym po jego wyrazistej twarzy. Julian Mantel wyglądał na człowieka, który to wszystko posiadł. Idealne zdrowie, szczęście, niezachwianą pewność, że odnalazł swoje miejsce we wszechświecie. Chociaż nie miał nic. Tak, oto dochodzimy do latarni morskiej, powiedział Julian, wciąż pamiętając o swym zadaniu. Ciekawe, jak się ona ma do opowieści Ramana. Spróbuję wytłumaczyć. Odparł głosem raczej wytrawnego wykładowcy niż prawnika. Który przeistoczył się w mnicha, odrzucając świat zmysłów? Dowiedziałeś się już, że umysł przypomina żyzny ogród, którym trzeba się codziennie zajmować, jeśli chcemy, żeby kwitł. Nie pozwól, aby oponowały go chwasty nieczystych myśli i działań. Stój na straży bram swego umysłu. Bacz, aby był silny i zdrowy. Zdziała w Twym życiu cuda, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Pamiętasz, że po środku ogrodu. Stoi wspaniała latarnia morska. Ten symbol ma przypominać o następnej prastarej zasadzie oświeconego życia, a mianowicie, że właściwy cel nadaje sens życiu. Ci, którzy są naprawdę oświeceni, wiedzą, czego chcą: od życia pod względem emocjonalnym, materialnym, fizycznym i duchowym. Jasno określone priorytety i cele odnoszące się do każdego aspektu życia. Spełniają rolę podobną do tej, jaką pełni latarnia morska, wskazująca drogę do bezpiecznego portu, gdy morze zaczyna się burzyć. Widzisz, każdy może zrewolucjonizować swoje życie, jeśli tylko zmieni kierunek, w którym płynie, ale jeśli nawet nie wiesz, dokąd zmierzasz, skąd będziesz wiedział, że się tam znalazłeś? Julian nawiązał do momentu, kiedy tę zasadę objaśniał mu jogin Raman. Cytując wypowiedź mędrca: Życie jest dziwne. Można by pomyśleć, że im mniej się pracuje, tym więcej zdarza się okazji, by doświadczyć szczęścia. Tymczasem prawdziwe źródło szczęścia kryje się w jednym prostym słowie sukces. Trwałe szczęście wynika z systematycznej pracy zmierzającej do osiągania celów pokonywania kolejnych etapów na drodze do celu życia. W ten sposób podtrzymuje się wewnętrzny ogień, który tli się w Twoim wnętrzu. Rozumiem, że to zakrawa na ironię losu przejechać tysiące mil, uciekając od społeczności opętanej rządom sukcesu, po to tylko, by wysoko w Himalajach, w klasztorze duchowych mędrców, dowiedzieć się, iż wieczny sekret szczęścia zawiera się w sukcesie. Niemniej taka jest prawda. Mnisi pracoholicy? Zażartowałem. Nie, wręcz przeciwnie. Chociaż mędrcy to niezwykle produktywni ludzie, ich produktywność nie ma tak opętańczego charakteru. Odwrotnie. Jest spokojna, skupiona, właściwa dla filozofii Zen. Jak to? Wszystko, co robią, ma cel. Chociaż odsunęli się od współczesnego świata i prowadzą wysoce uduchowione życie, są niebywale skuteczni i wydajni. Jedni spędzają dni na wycyzerowaniu traktatów filozoficznych, inni tworzą bajeczne, wyszukane poematy, co pobudza intelekt i stymuluje wyobraźnię. Jeszcze inni spędzają czas pogrążeni w głębokiej medytacji, siedząc z niczym natchnione posągi w starej pozycji Lotosu. Mędrcy siwany nie marnują czasu. Ich zbiorowa świadomość podpowiada im, że życie musi mieć cel, a osiągnięcie go. Należy do ich obowiązków. Jogin Raman tak to kiedyś ujął. Tutaj w Shivanie, gdzie czas wydaje się stać w miejscu, nasuwa się pytanie, co może chcieć osiągnąć grupa ascetycznych mnichów, którzy nie posiadają żadnych dóbr. Jednakże, sukces nie musi być czymś materialnym. Moim celem jest osiągnięcie pokoju ducha, duchowej doskonałości i oświecenia. Jeśli nie zdołam osiągnąć tego do końca moich dni, Wiem, że będę umierał z poczuciem goryczy i niespełnienia. Julian wyznał, że wtedy po raz pierwszy usłyszał, jak któryś z jego nauczycieli w Siwanie wspomniał o swojej śmiertelności. Jogin Raman wyczytał to z wyrazu jego twarzy. Powiedział, nie martw się przyjacielu, przekroczyłem już 100 lat, ale wcale nie mam zamiaru szybko odejść. Chciałem tylko powiedzieć, że kiedy wiesz dokładnie, jakie cele, nieważne czy materialne, emocjonalne, Fizyczne czy duchowe, pragniesz osiągnąć w ciągu swego życia i spędzasz czas na realizacji tych zamierzeń, to w końcu znajdziesz wieczne zadowolenie. Twoje życie będzie równie urzekające, jak moje. Poznasz wspaniałą rzeczywistość. Musisz jednak znać swój życiowy cel, a potem zrealizować swoją wizję poprzez konsekwentne działanie. My, mędrcy, nazywamy to dharma. W sanskrycie oznacza to właściwie. Cel życia. Wieczne zadowolenie miałoby wynikać z wypełnienia mojej darmy? spytałem. Oczywiście. Z darmy wypływa harmonia i radość. Darma opiera się na prastarej zasadzie, która głosi, że każdy z nas podczas wędrówki po ziemi ma do spełnienia heroiczną misję. Każdy został obdarowany niepowtarzalnymi zdolnościami i talentami, które sprawią, że zrealizujemy dzieło własnego życia. Najważniejszą sprawą jest odkrycie tych talentów. A kiedy już to zrobimy, ujrzymy główny cel naszego życia. Przerwałem Julianowi. Chodzi więc o to, co mówiłeś wcześniej na temat podejmowania ryzyka? I tak, i nie. Nie rozumiem. Z jednej strony tak, ponieważ jesteś zmuszony podjąć jakieś ryzyko, aby odkryć, w czym jesteś najlepszy i co jest istotą twojego życiowego celu. Wielu ludzi rzuca pracę, która dławi ich rozwój, w momencie, kiedy poznają prawdziwy cel swojego istnienia. Oczywiście, zawsze istnieje jakieś ryzyko, wynikające z duchowych poszukiwań i z poddania się próbie. Z drugiej strony nie, bo to żadne ryzyko odkryć siebie i swoją misję. Samowiedza jest czymś w rodzaju fundamentu oświecenia. Jest bardzo dobra i naprawdę ważna. A jaka jest Twoja darma, Julianie? Jest prosta. Bezinteresowna służba innym. Pamiętaj, nigdy nie odnajdziesz prawdziwej radości w spaniu, odpoczywaniu, w próżnowaniu. Jak powiedział Benjamin Disraeli, sekretem sukcesu jest stałe dążenie do jakiegoś celu. Szczęście, którego szukasz, wiąże się ze skupieniem się na wartościowych celach, do których cię powołano i z codziennym, systematycznym zbliżaniem się do nich. W ten sposób Stosuje się w praktyce ponadczasową filozofię, która głosi, iż rzeczy najważniejszych nie wolno poświęcać dla tych mniej ważnych. Latarnia morska w opowieści jogina Ramana przypomina o mocy zawartej w wyznaczaniu sobie jasnych, szczytnych celów i co najważniejsze o sile woli pozwalającej na ich osiąganie. W ciągu następnych kilku godzin dowiedziałem się od Juliana, że w pełni świadomi ludzie, Rozwiniętej osobowości rozumieją, jak ważne jest wykorzystywanie własnych talentów i odkrycie życiowego celu, a następnie zastosowanie tych zdolności do realizacji swego powołania. Niektórzy ludzie z oddaniem służą ludzkości jako lekarze, inni jako artyści. Jedni odkrywają w sobie szczególną komunikatywność i stają się wspaniałymi nauczycielami, drudzy realizują swoje posłanie, tworząc coś nowego, w dziedzinie biznesu lub nauki. Najważniejsze to mieć samodyscyplinę i jasno określony cel, a także pewność, że służy on innym. A więc coś w rodzaju wyznaczania sobie celu? Wyznaczanie celu jest punktem wyjścia. Rozplanowanie poszczególnych zadań, ustalenie kolejnych etapów i osiąganie coraz dalszych sukcesów wyzwala siłę twórczą, która wspiera nas na ścieżce do zasadniczego celu. Możesz mi nie uwierzyć, ale Jogin Raman i inni mędrcy kładli ogromny nacisk na wyznaczanie sobie celów. Żartujesz? Mnisi zagubieni w ostępach Himalajów, którzy medytują przez całą noc, nieustannie myślą o sukcesie? To nie do wiary. John, wydawaj sądy tylko na podstawie rezultatów. Popatrz na mnie. Czasami sam siebie nie poznają, kiedy patrzę w lustro. Moją niesatysfakcjonującą mnie egzystencją Zastąpiło życie pełne przygody, tajemnicy i zachwytu. Znowu jestem młody i cieszę się tym świetnym zdrowiem. Jestem naprawdę szczęśliwy. Wiedza, którą Ci przekazuję, zawiera w sobie taką siłę, jest tak ważna i tak życiodajna, że po prostu musisz się na nią otworzyć. Jestem na nią otwarty. Naprawdę jestem. Wszystko, co powiedziałeś, rzeczywiście ma sens, chociaż niektóre techniki Wydają się trochę dziwne. Skoro jednak obiecałem, że je wypróbuję, to wypróbuję. Zgadzam się, że ta filozofia ma w sobie siłę. Udało mi się sięgnąć wzrokiem dalej niż inni tylko dlatego, że wdrapałem się na ramiona wielkich mistrzów, odparł skromnie Julian. Mam jeszcze jeden przykład. Jogin Raman był doskonałym łucznikiem, prawdziwym mistrzem. Aby zilustrować nacisk, jaki kład na ustalanie jasnych celów w każdym aspekcie naszego życia oraz w konieczność wypełniania wyznaczonej nam misji, zaproponował mi pokaz, którego nigdy nie zapomnę. W pobliżu miejsca, gdzie zwykle przysiadywaliśmy, rósł wspaniały dąb. Mędrzec wyciągnął różę z wieńca, którą zawsze nosił i przytwierdził ją do pnia. Potem z dużego plecaka, nieodłącznego towarzysza wędrówek do najdalszych zakątków, Takich jak ten, gdzieśmy się po raz pierwszy spotkali, wyjął trzy przedmioty. Pierwszym był jego ulubiony łuk z pachnącego, bardzo wytrzymałego drewna sandałowego. Drugą rzeczą była strzała, a trzecią jasno-liliowa chusteczka. Kiedyś nosiłem takie w kieszonce moich drogich garniturów, aby zrobić wrażenie na sędziach i ławnikach. Jogin Raman poprosił potem, abym użył jej do przewiązania mu oczu. W jakiej odległości jestem od róży? spytał. Ze 30 metrów, oszacowałem na oko. Czy widziałeś kiedykolwiek przedtem, jak ćwiczę strzelanie z łuku? Dopytywał się mędrzec, doskonale wiedząc, jaka będzie odpowiedź. Umiesz trafić w środek tarczy z odległości 90 metrów i nie przypominam sobie, abyś kiedykolwiek chybił z takiej odległości, jak teraz, powiedziałem posłusznie. Potem z zamkniętymi oczyma. Stojąc pewnie na nogach, mistrz z całej siły napiął cięciwę i wypuścił strzałę, celując wróżę zwisającą z drzewa. Strzała uderzyła głucho w pień, mijając kwiat w zawstydzająco dużej odległości. Myślałem, że zaprezentujesz jeszcze jedną ze swych magicznych umiejętności. Co się stało? Przybyliśmy na to od ludzie tylko z jednego powodu. Zgodziłem się wyjawić ci całą moją wiedzę. Dzisiejszy pokaz miał podkreślić ważność stawiania sobie w życiu jasno wyznaczonych celów oraz konieczność uświadomienia sobie, dokąd zmierzamy. To, co przed chwilą ujrzałeś, potwierdza zasadę najważniejszą dla wszystkich, którzy pragną osiągnąć swoje cele i wypełnić przeznaczenie. Nigdy nie trafisz do celu, którego nie masz przed oczami. Ludzie trawią całe życie na snach o szczęściu, o radości życia i wszechogarniającej ich pasji. Jednak nie dostrzegają, jakie to ważne, by poświęcić choćby 10 minut raz w miesiącu na wypisanie swoich celów, przemyślenie sensu swojego życia, swojej darmy. Wyznaczanie celu sprawi, że życie nabierze barw. Twój świat stanie się bogatszy, bardziej zachwycający i pełen magii. Widzisz, Julianie, nasi przodkowie nauczali, że wyznaczenie jasno określonych celów dotyczących naszych pragnień w psychicznym, fizycznym czy duchowym aspekcie, ma zasadnicze znaczenie dla ich realizacji. W świecie, z którego przybyłeś, ludzie stawiają sobie cele finansowe i materialne. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to sobie cenisz. Jednak aby osiągnąć doskonałość i wewnętrzne oświecenie, musisz wyznaczać sobie konkretne zadania także w innych dziedzinach. Czy bardzo się zdziwisz, jeśli powiem, że mam zawsze ściśle określone plany dotyczące upragnionego spokoju ducha, energii, która wypełnia każdy mój dzień i miłości, jaką chętnie ofiarowuję wszystkim dookoła? Wyznaczanie celów nie ogranicza się tylko do wybitnych prawników, do jakich sam należysz i jacy zamieszkują Twoje środowisko pełne materialnych atrakcji. Każdy, kto pragnie ulepszyć zarówno swój wewnętrzny, jak i zewnętrzny świat, Postąpi mądrze wyjmując kartkę papieru i zapisując na niej życiowe cele. W chwili, kiedy to zrobi, obudzą się naturalne siły, które zaczną zamieniać te marzenia w rzeczywistość. Fascynowało mnie to, czego słuchałem. Kiedy w liceum grałem w drużynie piłkarskiej, nasz trener ciągle powtarzał, że powinniśmy wiedzieć, co dokładnie chcemy osiągnąć w każdym meczu, znać swój wynik. Było jego osobistym kredo, nie wyobrażaliśmy sobie wyjścia na boisko bez ściśle ustalonego planu gry, który prowadził nas do zwycięstwa. Nie wiem dlaczego, kiedy dorosłem, nigdy nie poświęciłem odrobiny czasu na ułożenie planu gry własnego życia. Może Julian i Yogin Raman wiedzieli, co mówią? Co jest takiego nadzwyczajnego w wyciągnięciu kartki papieru i wypisaniu celów? W jaki sposób tak prosta czynność? Może cokolwiek zmienić? Spytałem. Julian wyglądał na zadowolonego. Twoje zainteresowanie to dla mnie prawdziwa inspiracja, John. Entuzjazm jest jednym ze składników danego życia i cieszę się, że go nie straciłeś. Wspomniałem już, że przez nasz umysł każdego dnia przebiega około 60 tysięcy myśli, wypisując swoje pragnienia i cele, Wysyłasz do swej podświadomości istotny sygnał, że wymienione myśli są ważniejsze od pozostałych 59 990 kilku. Wtedy Twój umysł zacznie, niczym pocisk samonaprowadzający, wynajdywać wszystkie okazje, żeby wypełnić przeznaczenie. Większość z nas zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Kilku moich współpracowników świetnie sobie radzi z wyznaczaniem celów. O ile wiem, Osiągnęli oni sukces finansowy. Ale nie sądzę, aby można ich nazwać ludźmi pełnymi harmonii, zauważyłem. Może wyznaczają sobie niewłaściwe cele. Widzisz, John, życie daje całkiem sporo z tego, o co prosimy. Większość ludzi chce czuć się lepiej, mieć więcej energii i zadowolenia z życia. Niemniej, jeśli spytasz ich, czego chcą dokładnie, nie potrafią odpowiedzieć. Zmienisz swoje życie w momencie, kiedy ustalisz cele i zaczniesz szukać swojej darmy, rzekł Julian, a jego oczy błyszczały, pełne wiary w prawdziwość tych słów. Czy zdarzyło ci się kiedyś spotkać kogoś o dziwnym imieniu, a potem zauważyć, że to imię pojawia się wszędzie w gazetach, w telewizji, w biurze? Albo dajmy na to zainteresować się jakimś nowym hobby, powiedzmy wędkowaniem. A potem na każdym kroku słyszysz o radości, jaką daje ten sport. Jest to ilustracja odwiecznej zasady, którą Jogin Raman nazywał Joriki, czyli koncentracją umysłu. Skoncentruj każdą cząstkę energii duchowej na odkrywaniu samego siebie. Dowiedz się, w czym jesteś dobry i co cię uszczęśliwia. Może jesteś prawnikiem, a powinieneś zostać nauczycielem. Wziąwszy pod uwagę twoją cierpliwość, i zamiłowanie do przekazywania wiedzy. Może jesteś sfrustrowanym malarzem lub rzeźbiarzem. Cokolwiek to jest, odkryj swoją pasję i idź za nią. Jeśli dobrze pomyśleć, to rzeczywiście smutno byłoby przeżyć życie, nie dowiedziawszy się, czy miało się jakiś szczególny talent, który pozwoliłby rozwinąć skrzydła i który choćby w niewielkim stopniu pomógłby innym. Zgadza się. Dlatego od tej chwili. Bądź świadom życiowego celu. Obudź swój umysł. Otwórz go na nieprzebrane bogactwo możliwości, jakie są dookoła. Zacznij żyć z większym entuzjazmem. Ludzki umysł jest najdoskonalszym w świecie filtrem. Jeśli używasz go właściwie, zatrzyma wszystko, co uważasz za nieważne i poda ci tylko te informacje, których w danym momencie poszukujesz. Właśnie teraz. Kiedy tak sobie siedzimy w Twoim salonie, dzieją się setki, jeśli nie tysiące rzeczy, na które nie zwracamy najmniejszej uwagi. Słychać śmiech zakochanych spacerujących po bulwarze. Jest złota rybka w akwarium za Twoimi plecami, zimne powietrze wydmuchiwane z wentylatora, a także bicie mojego serca. Kiedy koncentruję się na biciu serca, zaczynam słyszeć jego rytm i siłę. I tak samo, jeśli Ty skoncentrujesz swój umysł, na najważniejszych życiowych celach, zacznie on zatrzymywać wszystko, co nieważne, i skoncentruje się na rzeczach najistotniejszych. Prawdę mówiąc, myślę, że już czas, abym odkrył swoje przeznaczenie powiedziałem. Nie zrozum mnie źle w moim życiu jest dużo dobrego, ale czuję, że czegoś mi brak. Gdybym miał dzisiaj opuścić ten świat, wątpię, czy miałoby to jakiekolwiek znaczenie. I jak się czujesz z takimi myślami? Podle, wyznałem z całkowitą szczerością. Wiem, że mam talent. W młodości byłem całkiem niezłym malarzem. Dawno temu, zanim profesja prawnika nie zwabiła mnie obietnicą ustabilizowanego życia. Czy kiedykolwiek pragnąłeś zająć się zawodowo malarstwem? Zupełnie się nad tym nie zastanawiałem. Ale powiem jedno. Kiedy malowałem, czułem się znakomicie. Naprawdę cię to ekscytowało? Malując, traciłem poczucie czasu. Zatracałem się pośród płcien. To było prawdziwe wyzwolenie. Miałem wrażenie, że przekraczam czas i wchodzę w inny wymiar. John, to jest właśnie siła, jaką daje koncentracja umysłu na czymś, co uwielbiasz. Goethe twierdził, że kształtuje nas to, co kochamy. Być może Twoim przeznaczeniem jest upiększanie świata. Wspaniałymi obrazami. Zacznij codziennie spędzać chociaż trochę czasu na malowaniu. A jak jest z zastosowaniem tej filozofii do rzeczy bardziej przyziemnych niż odmiana życia? Spytałem, uśmiechając się szeroko. Teraz daj egzamin. Jakie rzeczy masz na myśli? Spytał Julian. Powiedzmy, że moim celem, chociaż raczej jednym z tych mniejszych, jest zrzucenie tych kilku wałków tłuszczu na brzuchu. Od czego mam zacząć? Niepotrzebnie czuję się zakłopotany. Opanowanie sztuki ustalania i osiągania celów powinno się zaczynać od rzeczy drobnych. Tysiąckilometrową podróż rozpoczynamy pierwszym, maleńkim krokiem podpowiedziała mi intuicja. Właśnie ćwiczenie się w realizacji małych planów jest nieodzownym przygotowaniem do urzeczywistniania celów wielkich. To też, szczerze mówiąc, nie ma niczego niewłaściwego. Wyznaczaniu całego szeregu pomniejszych zadań podczas planowania większych przedsięwzięć, i Julian zaczął opowiadać, że mędrcy Szywany opracowali pięciostopniową metodę osiągania życiowych celów i realizacji przypisanej nam misji. Metoda jest prosta, praktyczna i efektywna. Pierwszy krok to stworzenie w myślach jasnego obrazu ostatecznego rezultatu. Jeśli miałoby to być zrzucenie nadwagi, Każdego ranka, jak powiedział Julian, zaraz po przebudzeniu, powinienem wyobrażać sobie siebie jako osobę szczupłą, wysportowaną, pełną witalności i nieograniczonej energii. Im bardziej wyrazisty będzie ten obraz, tym skuteczniej będzie przebiegać cały proces. Julian stwierdził, że umysł jest największą skarbnicą siły woli i że prosty akt precyzyjnego wyobrażenia sobie celu otwiera bramę. Do urzeczywistniania pragnień. Drugim krokiem jest wywarcie na siebie pozytywnej presji. Głównym powodem, na którego ludzie nie potrafią wytrwać w swych postanowieniach, jest łatwość powrotu do starych nawyków. Presja nie zawsze jest czymś złym. Presja może zainspirować do wielkich osiągnięć. Ludzie zazwyczaj dokonują największych wyczynów właśnie wtedy, gdy są przyparci do muru. Kiedy są zmuszeni sięgnąć do niewyczerpanego źródła siły, które jest w nich samych. A jak mógłbym wywrzeć na siebie ten pozytywny nacisk? Spytałem, myśląc o zastosowaniu tej metody do wszystkiego, od wcześniejszego wstawania począwszy, do tego, bym stał się bardziej kochającym i cierpliwym ojcem. Istnieje na to całe mnóstwo sposobów. Jednym z najlepszych jest publiczne zobowiązanie: Powiedz wszystkim dookoła, że stracisz zbędne kilogramy. Napiszesz w końcu dawno rozpoczętą powieść czy cokolwiek innego. Z chwilą, kiedy obwieścisz to światu, pojawi się nieustanna presja, która zmusi cię do pracy na rzecz spełnienia obietnicy. Nikt bowiem nie lubi wyjść na osobę małą wiarygodną. W Shibanie moi mistrzowie uciekali się do znacznie drastyczniejszych metod kreowania pozytywnego nacisku, o którym mówią, oni składali sobie nawzajem przyrzeczenia, że jeśli nie wypełnią zobowiązań, w rodzaju przez cały tydzień, albo wstawania o czwartej rano w celu medytacji, to będą stać pod lodowatym wodospadem, aż całkiem skostnieją z zimna. Jest to raczej skrajny przykład tego, jak presja może wspomóc tworzenie dobrych nawyków i osiąganie zamierzeń. Skrajność to mało powiedziane, Julianie. To dość dziwaczny rytuał, a jednak bardzo skuteczny. Chodzi o to, że kiedy nauczysz swój umysł kojarzyć przyjemność z dobrymi nawykami, a karę ze słymi, słabość szybko odejdzie w zapomnienie. Powiedziałeś, że jest pięć stopni do urzeczywistnienia pragnień. Jakie są pozostałe trzy? spytałem niecierpliwie. Zgadza się. A więc powtórzę. Pierwszy krok to jasna wizja tego, co się chce osiągnąć. Krok drugi to pozytywna presja, która pomoże ci wytrwać w postanowieniach. Trzeci krok jest dziecinnie prosty. Nigdy nie stawiaj sobie celów bez ścisłego określenia czasu. Aby tchnąć życie w zamiary, musisz precyzyjnie określić ostateczny termin ich realizacji. To jest dokładnie tak, jak z przygotowaniem się do rozprawy w sądzie. Oczywiście skupisz się na tej, którą sędzia wyznaczył na jutro, a nie na tej, która odbędzie się w bliżej określonej przyszłości. A poza tym, dodał Julian, pamiętaj, umowa, która nie została spisana na papierze, w ogóle nie jest żadną umową. Hup sobie dziennik, wystarczy najtańszy rzeszyt, Nazwij go Księgą Marzeń i wpisz do niego wszystkie pragnienia, cele i marzenia. Poznaj, jaki jesteś i do czego dążysz. Czyżbym siebie nie znał? Większość ludzi nie zna samych siebie. Nigdy nie poświęcili odrobiny czasu na poznanie swoich słabych i mocnych stron, swoich marzeń i nadziei. Chińczycy definiują to. Kim jesteśmy? W następujący sposób. Istnieją trzy zwierciadła, które kształtują nasz wizerunek. Pierwsze, to sposób, jaki sam siebie widzisz. Drugie, jak cię widzą inni. A trzecie lustro odbija prawdę. Poznaj siebie, John. Poznaj prawdę. Podziel swoją księgę marzeń na rozdziały poświęcone celom odpowiadającym różnym dziedzinom życia. Możesz mieć na przykład dział odnoszący się do kondycji fizycznej. Pomyślności finansowej, dział rozwoju osobowości, dział związków i stosunków z innymi ludźmi, i może najważniejszy, dział celów duchowych. To może być ciekawe. Nigdy nie pomyślałem, żeby zrobić dla siebie coś w tym rodzaju. Może rzeczywiście powinienem zacząć stawiać sobie wyższe wymagania? Zgadzam się. Inną skuteczną techniką, jaką poznałem, jest wklejanie do księgi marzeń zdjęć rzeczy, których pragniesz, i ludzi, Którzy dysponują zdolnościami, talentami czy cechami, jakie chciałbyś w sobie rozwinąć. Wracając do ciebie i Twoich zbędnych kilogramów, jeśli chcesz schudnąć i uzyskać doskonały stan fizyczny, wklej do swojej księgi zdjęcie maratończyka lub innego wybitnego lekkoatlety. Jeśli chcesz być w najlepszym świecie mężem, dlaczego nie miałbyś się posłużyć zdjęciem kogoś, kto taki właśnie jest? Może portretem Twojego ojca. Po prostu włóż takie zdjęcie do swego dziennika w dziale Związków Międzyludzkich. Jeśli marzysz o domu nad morzem albo sportowym samochodzie, znajdź pobudzające wyobraźnię zdjęcia tych rzeczy i włóż je do księgi. Potem przeglądaj ją codziennie, choćby przez kilka minut. Zaprzyjaźnij się z nią, a uzyskasz oszałamiające wyniki. To brzmi całkiem odkrywczo. Te pomysły są znane od stuleci. A jednak i dzisiaj wszyscy ludzie, których znam, mogliby bardzo wiele na nich skorzystać, nawet dzięki zastosowaniu tylko kilku z nich. Moja żona byłaby zachwycona posiadaniem własnej księgi marzeń. Prawdopodobnie wypełniłaby ją moimi zdjęciami, tyle że bez brzuszka. To naprawdę nie jest nic wielkiego, zauważył Julian pocieszająco. W takim razie, dlaczego Jenny nazywa mnie ponczuszkiem? Odparłem. Julian wybuchnął rechotem. Tak zaraźliwym, że wkrótce obaj dosłownie pękaliśmy ze śmiechu. No cóż, z kogoż mielibyśmy się śmiać, jeśli nie z samych siebie? Stwierdziłem, chichocząc. Szczera prawda, przyjacielu. Przy dawnym stylu życia jednym z moich głównych problemów było to, że brałem wszystko zbyt poważnie. Dzisiaj jestem o wiele pogodniejszy. Czasem nawet radosny jak dziecko. Cieszę się nawet najmniejszymi darami życia. Ale zboczyłem z tematu. Mam ci tyle do powiedzenia, że gadam o wszystkim na Wróćmy do pięciostopniowej metody osiągania celów. Skoro już stworzyłeś jasny obraz ostatecznych rezultatów, wsparłeś go odpowiednią dozą nacisku, ustaliłeś nieprzekraczalny termin realizacji i wszystko zapisałeś, musisz zastosować coś, co Jogin Raman nazywał prawem 21. Uczeni mężowie i niewiasty z jego świata. Wierzyli, że aby nowe zachowanie stało się nawykiem, trzeba je praktykować przez 21 dni z rzędu. Co jest takiego nadzwyczajnego w 21 dniach? Mędrcy byli absolutnymi mistrzami w utrwalaniu nowych pożytecznych zwyczajów, które rządziły ich życiem. Jogin Raman powiedział mi kiedyś, że raz przyswojonego złego nawyku nigdy nie da się usunąć całkowicie. Coś takiego. Przez cały wieczór nakłaniasz mnie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Przecież to niemożliwe bez wyzwycia się dawnych przyzwyczajeń. Powiedziałem, że złych daweków nie można usunąć. Nie powiedziałem, że nie można ich zastąpić, uściślił Julian. No tak, zawsze byłeś królem precyzji, ale chyba wiem, o co ci chodzi. Jedynym sposobem na trwałe wyrobienie w sobie nowego nawyku jest poświęcenie mu tak dużej ilości energii, żeby stary zwyczaj został wypchnięty na margines jak niemiły widziany gość. Utrwalenie nowego przyzwyczajenia przeważnie trwa 21 dni. Tyle czasu trzeba na wytworzenie nowego połączenia neuronowego. Wobec tego, powiedzmy, że chcę zacząć ćwiczyć serce róży, aby usunąć nawyk zamartwiania się i cieszyć się spokojem ducha. Czy muszę go praktykować o tej samej porze dnia? Dobre pytanie. Powinieneś wiedzieć, że nigdy niczego nie musisz zrobić. Dzielę się z Tobą wiedzą jak przyjaciel, który szczerze pragnie Twojego rozwoju. Każda strategia, narzędzie i technika zostały przez lata zweryfikowane pod względem skuteczności i wymierności efektów. Ręczę za to. I chociaż serce podpowiada mi, abym nakłaniał Cię do wypróbowania wszystkich metod stosowanych przez mędrców, rozum nakazuje, Abym spełnił swój obowiązek, wyłącznie prezentując je, pozostawiając Ci swobodny wybór. Moja opinia jest następująca. Nigdy nie rób niczego, tylko dlatego, że musisz. Jedynym powodem, żeby coś robić, jest fakt, że chcesz to robić i że to jest słuszne i dobre dla Ciebie. Brzmi rozsądnie. I nie bój się, ani przez moment nie pomyślałem, że zmuszasz mnie do czegoś. Zresztą, jedyne, do czego można by mnie teraz zmusić, to zjedzenie kilku pączków. Zażartowałem. Julian uśmiechnął się ostrożnie. Dzięki, przyjacielu. odpowiadając na Twoje pytanie, sugerowałbym, aby ćwiczył serce róży każdego dnia o tej samej porze i w tym samym miejscu. W rytuałach tkwi ogromna siła. Gwiazdy sportu, które jedzą taki sam posiłek albo zawiązują buty w ten sam sposób przed wielkim meczem. Odwołują się do siły zwyczaju. Kapłani, którzy odprawiają te same rytuały w tych samych strojach, także korzystają z jego mocy. Nawet ludzie biznesu, którzy idą tą samą drogą lub wygłaszają tę samą mowę przed wielką prezentacją, posługują się potęgą zwyczaju. Widzisz, kiedy wprowadzisz jakąkolwiek czynność do swoich rutynowych zajęć, poprzez wykonywanie jej każdego dnia w ten sam sposób i o tej samej porze. Bardzo szybko stanie się ona nawykiem. Zaraz po obudzeniu się większość osób bez zastanowienia wykonuje te same czynności. Otwierają oczy, wstają z łóżek, idą do łazienki i zaczynają myć zęby. Widzisz więc, że powtarzanie przez 20 dni pewnych zachowań nakierowanych na osiągnięcie celu pozwoli wyrobić nowe nawyki. Wkrótce nabędziesz nowych przyzwyczajeń. Nieważne, czy to będzie medytacja Wcześniejsze wstawanie czy czytanie przez godzinę każdego dnia. Przyjdzie ci to z taką samą łatwością, jak mycie zębów. A ostatni etap na drodze do celu? Ostatni krok w metodzie mędrców jest równie łatwy do zastosowania podczas wędrówki przez życie. Moja filiżanka jest wciąż pusta, zauważyłem z pełnym szacunkiem. Naucz się czerpać zadowolenie z samego procesu osiągania celu. Mędrcy Siwany często mówią o tej filozofii. Oni szczerze wierzą, że dzień bez śmiechu lub dzień bez miłości jest dniem bez życia. Nie wiem, czy rozumiem. Najważniejsze, abyś czerpał przyjemność z podążania ścieżką do celu i przeznaczenia. Nie pozwól także, by w Twoim życiu zabrakło wielkich radości. Dostrzegaj piękno w każdej żywej istocie. Każda chwila. Jak ta, w której właśnie rozmawiamy, jest ogromnym darem. Bądź zawsze uduchowiony, radosny i ciekawy świata. Skup się na dziele swego życia i na bezinteresownej służbie innym. Wszechświat zadba o resztę. Takie jest odwieczne prawo natury. I nigdy nie żałować przeszłości? Oczywiście. We wszechświecie nie ma chaosu. Wszystko, cokolwiek się przydarzyło, miało swój cel. Tak samo jest ze wszystkim, co ci się przydarzy. Pamiętaj, co ci mówiłem. Każde doświadczenie stanowi lekcję, więc przestań zajmować się drobiazgami. Ciesz się życiem. I to wszystko? Mam jeszcze sporo rzeczy do opowiedzenia. Nie zmęczyłem cię? Ani trochę. Prawdę powiedziawszy, czuję się bardzo zmotywowany. Umiesz wpływać na ludzi, Julianie. Nigdy nie myślałeś o pracy w reklamie? Spytałem figlarnie. Nie rozumiem, odparł łagodnie. Nie szkodzi, to tylko jeden z moich niezbyt udanych dowcipów. Dobrze, zanim jednak przystąpimy do omawiania dalszych szczegółów z opowieści Jogina Ramana, trzeba jeszcze wspomnieć o jednym etapie osiągania celu i urzeczywistniania marzeń. Słucham, jest jedno słowo, które mędrcy wypowiadają z prawdziwym nabożeństwem. Jakie? To proste słowo. Ma chyba dla nich głębokie znaczenie. To też pojawia się w ich codziennych rozmowach. Tym słowem jest pasja. Musisz je mieć stale na uwadze, w miarę tego, jak wypełniasz swoją misję i osiągasz cele. Ten wewnętrzny ogień jest najważniejszą pożywką dla Twoich marzeń. Tu, w naszym społeczeństwie, utraciliśmy pasję. Robimy różne rzeczy nie dlatego, że to lubimy. Robimy to wszystko, bo czujemy, że powinniśmy. A to prosta droga do tego, by być nieszczęśliwym. Nie mówię o jakiejś romantycznej pasji, chociaż jest to kolejny składnik udanego, pełnego polotu życia. Mówię o pasji życia. Spróbuj odzyskać radość wstawania każdego ranka z uczuciem rozpierającej energii i entuzjazmu. Tchnij płomień pasji we wszystko, co robisz. Wkrótce uzyskasz i materialne, i duchowe korzyści. W twoich ustach brzmi to bardzo prosto. Bo jest proste. Przejmij od dzisiaj pełną kontrolę nad własnym życiem. Postanów raz na zawsze stać się Panem swego przeznaczenia. Zacznij swój własny wyścig. Odkryj swoje powołanie, a nie ominie cię życie pełne sukcesów. Pamiętaj też zawsze, że to, co jest za Tobą i to, co jest przed Tobą, jest niczym w porównaniu do tego, co jest w Tobie. Dziękuję, Julianie. Naprawdę musiałem to usłyszeć. Nigdy aż do dziś nie potrafiłem uzmysłowić sobie, czego mi w życiu brakuje. Błądziłem bez celu, nie wiedząc, co właściwie powinienem ze sobą zrobić. Teraz to się zmieni, obiecuję. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Nie ma za co, przyjacielu. Ja po prostu wypełniam moje przeznaczenie. Rozdział ósmy. Podsumowanie. Wiedza Juliana. Symbol: Latarnia Morska. Cnota, dążenie do celu. Wiedza, właściwy cel nadaje życiu sens. Odkrycie i realizacja dzieła życia dają trwałe uczucie spełnienia. Wyznacz jasno określone osobiste, zawodowe i duchowe cele, a potem miej odwagę je realizować. Techniki, potęga samodoskonalenia. Pięciostopniowa metoda osiągania celów. Cytat: Nie pozwól by w twoim życiu zabrakło wielkich radości. Dostrzegaj piękno w każdej żywej istocie. Każda chwila, jaką nam dano, jest ogromnym darem. Skup się na celu, który sobie wyznaczyłeś. wszechświat zadba o całą resztę. Mnich, który sprzedał swoje Ferrari